Załadowaliśmy puste pojemniki we Wolfsburgu do Almusafes, 2078 km do celu, a w głowie już mam, co będziemy robić, ale wszystko też zależy od drogi, w razie co oczywiście mamy kilka opcji. Na szczęście droga poszła gładko i udało nam się dotrzeć do tej najlepszej opcji. Na miejscu przywitała nas sympatyczna koleżanka, która miała cudowne, duże, czarne oczy, przez które trzeba było podzielić się z nią kabanoskami. Parking strzeżony, z całym zapleczem socjalnym, więc na spokojnie można zjeść śniadanko, zostawić autko i podreptać na autobus i z jedną przesiadką dojechać pod miasto sztuki i nauki we Walencji. Jest to takie miasto w mieście, pełne niesamowitej architektury i kolorów. A na sam początek oczywiście postawiliśmy na oceanarium, na którego zobaczenie czekaliśmy aż 6 lat, odkąd pierwszy raz przejeżdżaliśmy przez Walencję i jeszcze w poprzedniej firmie, w której pracowaliśmy. O godzinie 14 rozpoczynał się pokaz delfinów, więc usiedliśmy sobie w pobliżu basenów, zamówiliśmy kawusie i czekaliśmy. Jest to nasze trzecie spotkanie z delfinami, pierwsze widzieliśmy w Genui, a kolejne w Madrycie i zawsze jest to ogromne wydarzenie dla nas. Te spotkanie, mogę powiedzieć, że było najpiękniejsze. Widać było naprawdę sporą więź w relacji zwierzę-opiekun i mnóstwo zabawy i radości zarówno ze strony delfinów, jak i trenerów. Mnóstwo ludzi jest przeciwko takim przybytkom jak zoo, a tym bardziej delfinaria, ale prawdą jest, że gdyby nie tego typu obiekty, sporo gatunków zwierząt już dawno nie byłoby z nami i byłyby na liście gatunków wyginiętych. Takie obiekty, te dobrze rozwinięte, dbające o dobrobyt zwierząt, pozwalają na ratowanie wielu gatunków zwierząt. A że zarabiają? No jakoś trzeba obiekt utrzymać, niech zarabiają jak najwięcej. Trybuny delfinarium pomieszczą ponad 2000 osób w widowni, 5 basenów mieści w sumie 26 tysięcy metrów sześciennych wody. W największym z nich, pokazowym, głębokość sięga 10,5 metra, a pozostałe służą m.in. do rekonwalescencji czy rozrodowi delfinów. Wewnątrz oceanarium znajdziemy kilkanaście odrębnych stref i budynków, które odtwarzają wszystkie najważniejsze ekosystemy na świecie. Wśród tych najciekawszych można wymienić Morze Śródziemne, Morze Czerwone, Antarktydę i Arktykę. W akwariach i basenach umieszczono przedstawicieli około 500 gatunków organizmów w łącznej liczbie 45 tysięcy sztuk, które podzielono ze względu na teren występowania. Olbrzymia ptaszarnia prezentuje faunę i florę terenów podmokłych, lasów namorzynowych Ameryki Północnej oraz śródziemnomorskich mokradeł. Występują tam chociażby warzęchy, ibise, czaple i kaczki. Oprócz tego można tam zaobserwować kilka gatunków żółwi czy traszki. Miasto sztuki i nauki zaprojektowane i stworzone zostało przez Santiago Calatrava i Felixa Candela. I przyznać trzeba, że mieli oni niesamowitą wyobraźnię i talent. Całkowita powierzchnia tego terenu to aż 350 tysięcy metrów kwadratowych i znajdziesz tu wiele ciekawych obiektów poświęconych sztuce, kulturze, nauce, pełnych awangardy i nowoczesności. Wydawać by się mogło, że jest to tak nowoczesna architektura, że ma zaledwie kilka lat. Nic bardziej mylnego. Mieszkańcy tą dzielnicę Walencji nazywają dzielnicą przyszłości, a powstała ona jeszcze w poprzednim stuleciu. Pierwsze obiekty otwarto bowiem jeszcze w 1998 roku, systematycznie budując kolejne, które powstały początkiem XXI wieku. Zachwycające białe obiekty idealnie komponują się z błękitem nieba i basenów otaczających budynki. W mieście sztuki i nauki znajdziemy także ogromny gmach Muzeum Nauki. To miejsce, w którym prezentowane są najważniejsze osiągnięcia naszej cywilizacji. Mnóstwo tu paneli informacyjnych, zdjęć, filmów, pokazów oraz przestrzeni, w których każdy może samodzielnie przeprowadzić rozmaite eksperymenty. I tutaj troszkę się zawiedliśmy, ponieważ sporo instalacji było wyłącznie w języku hiszpańskim i też mieliśmy takie odczucie, że jest tutaj dość pusto. Sporo było niezagospodarowanej przestrzeni, więc tą atrakcją nie cieszyliśmy się zbyt długo. Historia samej w sobie Walencji jest bardzo ciekawa, a sama nazwa pochodzi od łacińskiego słowa, które oznacza silny. Nic dziwnego, że spacerując po centrum i widząc mury dawnej fortecy, można mieć wrażenie miasta jako silnego i solidnego miejsca. Wiele zabytków ukazuje historię Walencji, która zbudowana została przez kolonię rzymską, była pod panowaniem arabskim, po czym król Aragonii zdobył miasto i stworzył je stolicą Aragonii. Wiele Walencja przeszła i wiele tych zmian widocznych jest w uliczkach.
Jednakże jedną z wielkich tragedii XX wieku była wielka powódź w 1957 roku, kiedy to rzeka Turia zalała miasto. Co więc mądrzy Hiszpanie zrobili, by uniknąć tej tragedii? Zmienili koryto rzeki w przepiękny park prowadzący przez większą część miasta, a tą zmianę, dzięki której rzeka Turia już nie wylewa, podziwia cały świat. Jeden dzień to stanowczo za mało na te cudowne miasto, ale mimo to uważam, że był to wspaniały wypad. Na sam koniec udaliśmy się w centrum miasta coś przekąsić. Miała być to paella pochodząca właśnie z Walencji, ale koniec końców zostawiliśmy ją sobie na kolejne zwiedzanie i ostatecznie zamówiliśmy pizzę w dwóch wariantach, kole i oczywiście sangrię. I skusiliśmy się tutaj oprócz standardowej pizzy z mozzarellą i szynką na pizzę z serem kozim, miodem i orzechami włoskimi. Jej smak totalnie nas zaskoczył. Jeśli kiedyś będziecie mieli okazję, spróbujcie, niebo w gębie. Nie wiedząc kiedy, pieszo zrobiliśmy 18,5 km. Byliśmy już dość wymęczeni, więc powolutku udaliśmy się na autobus powrotny. Dla naszej koleżanki parkingowej zakupiliśmy małe co nieco i wróciliśmy do autka. Jeszcze tylko prysznic i błogi sen. Pa!